Zmiany są zbyt szybkie, oceniają reformę edukacji mieszkańcy Suwałk. Jak wiadomo, w tym roku ruszy proces zmian w oświacie. W ich efekcie wprowadzone zostaną 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea ogólnokształcące, a gimnazja zostaną wygaszone. Przeciwko zmianie protestuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce w tej sprawie ogólnokrajowego referendum. W tym celu niebawem uruchomi zbiórkę podpisów. Tymczasem dziś zapytaliśmy mieszkańców miasta, co sądzą o reformie oświaty. Dominowała opinia, że proces następuje zbyt szybko. Reforma oświaty, uważam, że bardzo szybko zostały podjęte decyzje odnośnie przeprowadzenia tej reformy i jesteśmy nieprzygotowani. Jak może być dobrze, jeśli decyzja jest podjęta w ciągu, powiedzmy, roku, nawet niespełna. No już cały system jest już przygotowany do nauczania. Ta cała reforma w Europie funkcjonuje, szczególnie na Zachodzie, i uważam, że młodzież już jest przyzwyczajona do tego. No, cofamy się. No, mam wahane uczucia, bo z jednej strony uważam, że fajna była stara po prostu forma oświaty, ale z drugiej strony zbyt szybko jest robiona ta reforma i szkoły są niegotowe. Może to, że dzieci uczące się w podstawówkach będą po prostu miały bliżej do domu, a wiadomo, gimnazja to było wiecznie dowożenie, szczególnie dzieci spoza miast. Na pewno myślę, że minusem będzie to, że w jakiejś tam części będą zwolnieni nauczyciele. Plusem powszechnie się uważa, że gimnazja wyzwalają agresję, więc być może zrezygnowanie z gimnazjów właśnie spowoduje to, że tej agresji będzie mniej.